Narasta konflikt pomiędzy sąsiadami, zespołem szkół elektronicznych i publiczną szkołą podstawową nr 27. Justyna Rożek, projektantka z Łodzi, została laureatką 8. edycji pokazu mody Radom Fashion Show. To było muzyczno-taneczne widowisko pełne orientalnej zmysłowości i cygańskiego temperamentu. W parku Ustronie wystąpiła Elena Rutkowska. Dariusz Osie, witam Państwa w poniedziałek 26 sierpnia. Zapraszam na informacje telewizji Dami. Do rozpoczęcia nowego roku szkolnego pozostał równo tydzień, a tymczasem narasta konflikt pomiędzy sąsiadami, zespołem szkół elektronicznych i publiczną szkołą podstawową nr 27. Elektronik chce wprowadzić się na drugie piętro podstawówki, bo budynek technikum zrobił się zbyt ciasny dla 1000 uczniów, którzy już 1 września rozpoczną nowy rok szkolny. Ale wspólnej nauce uczniów elektronika i dzieci z podstawówki sprzeciwiają się stanowczo rodzice uczniów szkoły podstawowej nr 27. Problem jest na tyle poważny, że zajęli się nim na poniedziałkowej sesji radni. Mało tego, na dyskusji się nie skończyło. Radni przerwali obrady i pojechali do obu szkół, żeby naocznie się przekonać, jakie w nich panują warunki. Według przewodniczącego klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości sytuacja nie jest najlepsza. To jest pan osobą niekompetentną. Nie dostosował pan obiektu do rozpoczęcia roku szkolnego. Proszę mi powiedzieć, gdzie pan pomieści dzieci w tej chwili, jak pan zrobił nabór. Ale panie przewodniczący, prosiłam, abyśmy o tych sprawach rozmawiali na sesji. Robi pan w szkole politykę przy uczniach, przy nauczycielach, przy gronie pedagogicznym. Ale panie przewodniczący, od tego jest sesja Rady Miejskiej. Ja się dziwię, że osoby, które doprowadziły do bałaganu, jeszcze się tym bałaganem chwalą i mówią, że one nie mają gdzie. Ale jeżeli mówi pan, że... Jak mówi dyrektor zespołu szkół elektronicznych Konrad Witkowski, w szkole, którą kieruje, od 1 września będzie zbyt ciasno, bo od 1 września naukę w elektroniku rozpocznie blisko 1000 uczniów. Chcielibyśmy stworzyć uczniom dobre warunki do nauki, mianowicie dokładnie chodzi o to, żeby nie kończyli zbyt późno swoich zajęć edukacyjnych. Dlatego pojawił się pomysł przystosowania na potrzeby elektronika drugiego piętra w mieszczącym się tuż obok budynku publicznej szkoły podstawowej nr 27. Że to dobre rozwiązanie potwierdza wiceprezydent Radomia Karol Semik. Jest jeden budynek, który ma 1000 uczniów i jest szkoła podstawowa 8-klasowa, w których są dwie klasy pierwsze, dwie klasy drugie, jedna klasa trzecia, jedna klasa szósta, czyli nie ma klasy czwartej, piątej, siódmej i ósmej. I to jest komentarz do tego. Ale entuzjazmu władz Radomia i dyrekcji zespołu szkół elektronicznych nie podzielają rodzice dzieci uczniów ze szkoły podstawowej nr 27. Stanowczo protestują przeciwko częściowej przeprowadzce elektronika do budynku podstawówki. Nie pomagają zapewnienia, że uczniowie technikum nie będą mieli kontaktu z uczniami szkoły podstawowej. W szatni będzie mur z drzwiami, gdzie będzie w ogóle odizolowanie pełne i tam będzie część szatni dla zespołu szkół elektronicznych. Natomiast na pierwszym piętrze i na parterze będzie krata oddzielająca możliwość kontaktu też z drzwiami, bo to są względy bezpieczeństwa ewakuacyjnego. Czyli mamy 3 niezależne wejścia, oddzielenie dzieci od młodzieży i pracujemy. Środki przekazane na ewentualny remont tej szkoły 27 pozwolą na takie zorganizowanie pracy, zbudowanie przepierzeń, które w 100% odgrodzą uczniów elektronika od uczniów szkoły podstawowej. Ale budynek szkoły podstawowej nr 27, mimo że do rozpoczęcia roku szkolnego pozostał zaledwie tydzień, nie jest gotowy na przyjęcie uczniów elektronika. Jak mówi wiceprezydent Karol Semik, szkoła otrzymała pieniądze na prace adaptacyjne, ale praktycznie nic nie jest zrobione. Według wiceprezydenta to celowe działanie dyrektor szkoły nr 27, żeby uniemożliwić przeprowadzkę elektronika do jej placówki. Z dyrektor publicznej szkoły podstawowej nr 27 nie udało nam się skontaktować, przebywa na zwolnieniu lekarskim. Ostatecznie sposobu rozwiązania konfliktu poszuka prezydent Radosław Witkowski, który zaprosił w czwartek do siebie na rozmowy przedstawicieli elektronika i szkoły podstawowej. Będzie to najprawdopodobniej pisemne użyczenie piętra i sal lekcyjnych przez szkołę podstawową. Jak poinformował nas wiceprezydent Karol Semik, z powodu opóźnienia prac remontowych uczniowie elektronika będą mogli przeprowadzić się na drugie piętro budynku szkoły podstawowej najwcześniej w połowie września. Justyna Rożek, projektantka z Łodzi, została laureatką 8. edycji pokazu mody Radom Fashion Show. Jej kolekcja, inspirowana kulturą skandynawską, zdobyła ponadto 2 wyróżnienia. W Radomiu zaprezentowano 10 kolekcji projektantów krajowych.
W sobotni wieczór radomski Deptak zgromadził wiele osób zainteresowanych pokazem Radom Fashion Show, który odbywa się w formie konkursowej. Jury jednogłośnie zdecydowało, że w tym roku najlepszą kolekcję zaprezentowała Justyna Rożek, tegoroczna absolwentka studiów pierwszego stopnia na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Ma ona na swoim koncie pierwsze miejsca w innych konkursach, a także publikacje kolekcji w prestiżowych pismach modowych. Naprawdę jestem zaskoczona, bo kolekcja naprawdę była na wysokim poziomie i nie spodziewałam się tego, ponieważ miałam dość małą ilość sylwetek, niektórzy mieli więcej i naprawdę jestem z tego bardzo dumna. Kolekcja Harmony inspirowana była kulturą skandynawską. Główne źródło czerpałam z kultury i sztuki skandynawskiej. W kolekcji pojawiają się ubrania, które można założyć na jakieś imprezy modowe, jak i również poprzez ściągnięcie pewnych warstw może być to ubiór codzienny. Wojciech Bokłago-Debofy, dyrektor Domu Kultury Śródmieście w Białymstoku, główny organizator Eastern Fashion Week Białystok, członek jury wielu międzynarodowych pokazów i tych radomskich, uważa, że zwycięska kolekcja to świetna interpretacja przestrzeni miejskiej. Świetnie się wpisuje też w te trendy obowiązujące na świecie. Zresztą same wykonanie tej kolekcji, faktura, forma, ale też i kolor i nawiązanie do kultury skandynawskiej dało znakomity efekt. Podczas Radom Fashion Show zobaczyliśmy w sumie 10 kolekcji projektantów, m.in. z Łodzi, Krakowa i Radomia. Zostały one wybrane spośród 25 nadesłanych. Zobaczyliśmy wpływy Aleksandra McQueena czy Versace, a także elementy kultury Azji i połączenia słowiańskich motywów ludowych. Wojciech Bokłago-Debof od 5 lat zasiada w jury Radom Fashion Show i nie tylko on uważa, że radomskie pokazy śmiało mogą już równać się z tymi w Łodzi czy Kielcach, a liczba projektantów, którzy chcą pokazać się w Radomiu, rośnie. Nie ukrywam, jestem zachwycony poziomem prezentowanych kolekcji. Widziałem ten rozwój, widziałem metamorfozy pokazów, które się odbywały na początku. No dzisiaj mamy właściwie modę na poziomie europejskim i warto to docenić. Pokaz mody był także okazją do prezentacji drużyny siatkówki kobiet Eleclerc Radom Karadom przed nowym sezonem. Wieczór zakończyła specjalna prezentacja Nozanowa, której autorką jest radomianka Paulina Łęcka, a muzyczną gwiazdą wydarzenia była Marika. W całej Polsce trwają tradycyjne dożynki. W minioną niedzielę zakończenie zbiorów świętowali mieszkańcy gmin Kowala i Jastrząb w powiecie radomskim. Wszelkiej maści zboża, zioła, krzewy i owoce. To z nich wyplata się dożynkowe wieńce w sołectwach, które konkurują ze sobą o laur najpiękniejszego podczas powiatowo-gminnych dożynek. W gminie Kowala już podsumowano zbiory. Dziękuję im za ten trud, za ten rok ciężkiej pracy. Praca w rolnictwie nie jest lekką pracą, sami o to wszyscy wiemy, bo to jest uzależnione od pogody, od różnych warunków atmosferycznych, także ta ciężka praca rolnika, uważam, że trzeba ją wyeksponować, pokazać, ale też jest ważne to, żeby te wieńce dożynkowe temu młodemu pokoleniu, małym dzieciom, żeby po prostu wiedzieli, skąd się bierze chleb. Tradycją jest, że podczas dożynek prezentują się koła gospodyń wiejskich, które serwują na scenie folklor, a na specjalnych stanowiskach potrawy i różne wypieki. Ciasta, pierogi, groch z kapustą czy porkę. Dożynki podobnie obchodzono w gminie Jastrząb. Tu dodatkowo zaprezentowano senkę rodzajową, która w humorystyczny sposób pokazywała etapy pieczenia chleba. Jak mówi wójt Jastrzębia, dożynki to ważny dzień dla rolników. Jak co roku zawsze jestem dumny z rolników, że tak włączają się w tą naszą uroczystość. Ta uroczystość jest dla nich. Też i chcemy podziękować za ich pracę, za mozu, które dają nam jakby pokarm, chleb, więc to jest dla nich to święto. Powiatowo-gminne dożynki ziemi radomskiej w tym roku odbędą się 8 września w Jedlińsku. To było muzyczno-taneczne widowisko pełne orientalnej zmysłowości, cygańskiego temperamentu i finezji hiszpańskiego flamenko. Na scenie w Parku Ustronie wystąpiła Elena Rutkowska i zespół Cygańskie Czary. Koncert odbył się w ramach sceny letniej, organizowanej przez Miejski Ośrodek Kultury Amfiteatr. Oczywiście chcemy przywitać się również i w języku Romów. Teaven Bachtale Romawe!
Elena Rutkowska to gwiazda muzyki romskiej, a wraz z zespołem Cygańskie Czary dała w sobotę na Ustroniu koncert muzyki cygańskiej połączonej z nutą hiszpańskiej i rosyjskiej energii. Tego wieczoru usłyszeliśmy nie tylko piosenki innych twórców, ale również autorskie kompozycje. Było to istne muzyczne widowisko, połączenie śpiewu, tańca i efektownych strojów. Mam nadzieję, że przypadną do gustu i kiedyś cała Polska zaśpiewa i nawet poza granicami. W moich piosenkach będzie wiele miłości, wiele zwątpienia, patrzenie na świat innymi oczyma. Sobotni koncert na Ustroniu był powrotem sceny letniej do radomskich parków. Scena Miejskiego Ośrodka Kultury Amfiteatr pojawi się również w Parku Głębiów 2 już za tydzień, gdzie wystąpi zespół Redlin. Natomiast na początku września wracamy do Parku Południe, gdzie wystąpi zespół Caranto Hill. Zarówno tegoroczne, jak i przyszłoroczne koncerty, które odbywają się w ramach sceny letniej amfiteatru, są finansowane z budżetu obywatelskiego. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał m.in. dla Radomia w związku z panującymi wysokimi temperaturami ostrzeżenie pierwszego stopnia. Ostrzeżenie obejmuje całe województwo mazowieckie i obowiązuje do czwartku 29 sierpnia. Więcej o pogodzie tuż po serwisie sportowym powie Państwu Dorota Rokita. To wszystko w informacjach telewizji DAMI. Za chwilę sport. Zapraszam i zapraszam także już na wspomnianą prognozę pogody. Do zobaczenia.